Podchodząc do worka na śmieci dużego, podnosząc go, ruszającą reklamówkę się z zakupami zobaczyła. Sprawdzając ją w środku, okazało się, że znalazły się tam 6 szczeniąt. Jest to mordowanie w białych rękawiczkach. Mieszkańcy Podwala są zdruzgotani. Ktoś wyrzucił obok śmietnika przy ulicy 11 listopada 4 siatkę, w której znajdowało się 6 najprawdopodobniej jednodniowych szczeniąt. Dodatkowo przygniótł reklamówkę workiem ze śmieciami, tak aby zwierzęta nie mogły się wydostać. Skuczały, były mokre, zziębnięte. No i mama postanowiła, dotarłem akurat, bo wracałem od znajomego. Wzięliśmy karton, jakiś kożuch stary ze śmietnika, żeby przełożyć je po prostu. Zawiadomiona została Straż Miejska, która to później poinformowała lekarza weterynarii, który przyjechał i zabrał po prostu te szczeniaki. Niestety, zwierzęta musiały zostać uśpione, ponieważ był to ślepy miód. Nie wiadomo, kto w tak bestialski sposób pozbył się zwierząt. Przypuszczenia są, ale ciężko będzie stwierdzić dokładnie, czy to będzie ta osoba, czy nie, ale na pewno będzie pytania, gdzie strzeniaki są tej osoby, bo jednak ciężarnego psa ciężko jest schować albo coś. Taki pies musi wychodzić, u weterynarza musi mieć wizytę, więc to już bardziej do sumienia będzie przekazane tej osoby. Dlaczego? Urszula Windy z Jaworznickiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami jest wstrząśnięta postawą sprawcy. Okazuje się jednak, że do takich przypadków dochodzi na terenie miasta wcale nie rzadko. Zwierzęta w reklamówkach, zwierzęta w kubłach, zwierzęta na śmietniku. Mamy takich kilka przypadków porzuconych w lesie, przywiązanych do drzewa. Oburzenia nie kryje też lekarz weterynarii Mirosław Nieurzyła, który nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego ktoś w taki sposób pozbył się zwierząt. Tak jak wśród zwierząt są osobniki, które nie nadają się do współistnienia, tak w stadzie, tak samo też i u ludzi istnieją niestety osobniki, które zachowują się bardzo nagannie, w sposób bestialski, męcząc niewinne zwierzęta, skazując je na powolną taką śmierć w dużych cierpieniach, wyrzucając po prostu na śmietnik. Przypomina także, że przecież istnieje wiele metod antykoncepcyjnych dla zwierząt. Zwierzęta, które nie są przewidziane do rozpłodu, powinny być sterylizowane. Czy to w postaci farmakologicznej sterylizacji, czyli podawania środków antykoncepcyjnych doustnych, czy też wykonywania zabiegów sterylizacji, tak kotów, jak i psów. Urszula Windy z TOZ-u podkreśla, że przecież istnieje sporo instytucji, które przygarną i zajmą się zwierzętami. My jako Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami odpowiadamy za takie zwierzęta. Można wejść w kontakt z różnymi fundacjami, które są powołane przez prywatne osoby do walki z taką... z takim problemem, lub zwracać się bezpośrednio do lecznic weterynaryjnych. Każda lecznica weterynaryjna na terenie Jaworzna, a mamy ich kilka, na pewno pomoże, jeżeli nie poradą, to na pewno jakimś ukierunkowaniem i co zrobić z takim problemem. Niestety nie wiadomo, kto porzucił psy. Z pewnością jednak takie zachowanie należy napiętnować.